mamy taki problem od kilku lat, którego się nie możemy pozbyć. I Marek właśnie wpadł na pomysł, jak to może uda nam się to rozwiązać. Także mamy nowy zakup, który mamy nadzieję spełni nasze oczekiwania. Jak wiecie, mamy monitoring wokół domu z każdej strony. Na działce też mamy mnóstwo kamer. Pytaliście po co i ja tak w sumie też na początku byłam nieprzekonana do tego, po co nam tego tyle, ale faktycznie na działce no to się mega fajnie sprawdza, bo dzięki temu mamy podgląd nawet jak na nas nie ma, a tam jest dosyć pusto. Na początku obawialiśmy się, że może inni działkowicze będą mieli pretensje o to, że mamy monitoring, ale teraz to się spisuje fajnie, piszą do nas i dzwonią, czy możemy im zalukać na działkę, bo różne rzeczy się tam niestety złe dzieją. Ostatnio było bardzo dużo kradzieży, a jak kradną na działkach, to wytrzepują przyczepy do zera, łącznie z bojlerami, lodówkami, wszystkim, także było ostatnio trochę włamań. U nas na szczęście wszystko jest ok, ale dzięki temu właśnie, że mamy monitoring, mamy podgląd teraz, to możemy spać spokojnie i w domu też tak mamy, jak wyjeżdżamy, to sobie możemy podglądać i wiemy, co jest zgrane. To zakup z OLX-a, 2-3 lata wstecz. Niby się spisuje, ale no wiecie, jak my mamy z monitoringiem, tych kamer mamy już pełno i nasze oczekiwania rosną, a to ma takie dosyć wąskie pole widzenia, więc nie do końca jesteśmy zadowoleni. Nazywa się to fotopułapka. Fajne, mi się podoba to, że one są zrobione w takim morokolorze, więc można je gdziekolwiek zamontować i nic nie widać, że ona w ogóle jest. Także kamerkę mamy. Model TZ1M, mówię, bo niektórzy nieraz pytają. Nie będzie to zaskoczeniem, że z firmy Orlo, bo już nieraz pokazywaliśmy, że mamy monitoring od nich już po prostu wszędzie, bo nam się spisał w domu, więc zostaliśmy już po prostu przy nich, nie kombinujemy. Jak wiemy, że jakaś firma nam się sprawdza, to po prostu kupujemy u nich, co nie znaczy, że wy oczywiście musicie. Tak samo mamy przecież z powerbankami. Najbardziej wierni jesteśmy Bluetti, bo najlepiej się sprawdził. O, jakie fajne, jakie cieniutkie. Chodź tu, kamera. Ja wybierałam kamerkę, dlatego taki wzór, bo są dwa kolory, biały i moro, ale właśnie ze względu na to, że ona ma spisywać się tak, jak ma się spisywać, to chodziło o to, żeby była taka incognito. W sumie wszystkie mogłyby takie być, bo mi się to tak nie podoba, że wszędzie są białe kamery, ale chyba nie wszystkie modele są w takiej wersji moro. Także tutaj mamy kamerkę, tutaj mamy panelik, a tutaj co? No takie bzdeciki. Kabelki. Kable, uchwyty. O. Nawet pasek jest do zamocowania, bo tą kamerę pewnie można na drzewie, no nie, z racji tego, że ona jest taka incognito, to żeby właśnie gdziekolwiek ją podłączyć. A panel fotowoltaiczny właśnie po to, że ona nie ma zasilania, nie musicie ciągnąć z domu kabla i to jest fajne. I no i baterię ma tu w środku, podstawie. Nie? I wtedy możecie zamontować ją gdziekolwiek. No właśnie kawałek od domu gdzieś, gdzie nie ma prądu, trzymaj. Czyli u nas w przypadku naszej działki to może też się sprawdzić, więc jeśli tu pisze się tak jak chcemy, to może ją weźmiemy ze sobą. No i pokażę wam, o co chodzi, po co nam kolejna kamera. Bo my tu mamy kamery, mamy wszędzie, z każdej strony dookoła domu, też z Orlo. To są dobre kamery, fajne, bo ludzie pytają nas, skąd taki fajny obraz, z czego to. To są PO09 bodajże, też orlowe. No mniejsza z tym, także mam wszędzie. Tam mam obrotówki na tym założone, ale nie o to chodzi. No i człowiek sobie ogarnia, sprząta wszystko w koło. A bardzo kulturalni sąsiedzi, no bo kto inny? Nikt inny obcy tu nie przyjdzie. Biorą i po prostu syfią na całej linii. A po to też są kamery, nie tylko na złodziei, ale i na takich kulturalnych ludzi. No i tak jak widać, po naszej stronie płotu puszki, papiery, ale głównie butelki są wrzucane. Więc po prostu chcę dorwać tego miłego człowieka. Kolejne papierki. No i kiedyś tu leżał telewizor, nie? Bo po prostu bardzo mądry człowiek. No i prawdopodobnie sąsiad, bo nie wiesz, że ktoś inny. Kolejne papierki. No po prostu masakra, nie? Człowiek zbiera na ogrodzie każdy syf. Puszka. Plastikowe gówno jakieś wrzucone. No dramat, po prostu dramat. Także po to będzie kamera, bo tak, puszki wyrzucają i butelki przez płot. Więc wrzucają nam tam telewizory,
wszystkie śmieci, co tylko się da. A teraz będę po prostu tu nagrywać, nie? O, tu cud, że jest klocek bez papieru. Ale ogólnie mówię, wszędzie co chwila zbieram papiery. No bo ktoś bardzo mądry bierze, pakuje i potem rzuca w chusteczce. Chore. O, butelka. I tak tych butelek to też zbieram wiaderkami. To nie, że to jest jedna butelka, tam są puszki. Jest po prostu dramat, nie? Więc na słupie zamontujemy tutaj kamerę, bo tutaj nie mam w ogóle podglądu. I będę nagrywać, no a potem upominać, a potem najwyżej coś jeszcze. A nasze puszki poznajemy, bo ja na przykład jak wiatr zwieje jakąś puszką, mamy powycinane puszki, a mamy je tak wszędzie tutaj, bo one odstraszają krety. No ale wiatr czasami po prostu zrobi robotę taką, że to zwieje. A one fajnie dzwonią, drgają i są idealne na wszystkie te takie łażące w ziemi. No mniejsza z tym. Chodzi o to, że dużo puszek przerzucają nam przez płot, flaszek, śmieci i całego reszta bajzlu. No ja to zbieram. Zbieram, ale po prostu po 7 latach już mam dość. Moja cierpliwość się kończy. Także problem dosyć powszechny. Niestety, ja nie rozumiem tych czasów, że teraz ludzie się tak nie przejmują otoczeniem, które mają. Przecież śmieci nie znikają. Trzeba się z nimi użerać, to jest masakra i my tutaj mamy tak od lat, więc mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się rozwiązać ten problem i przepłoszyć tego, kto nam święci, bo tak naprawdę to nie wiemy dokładnie, kto to jest, a w takim sposobem się dowiemy i przynajmniej będzie z kim pogadać na ten temat. Po prostu temat śmieci to jest coś, czego nie ogarniamy i nie umiemy tego zrozumieć. No, technicznie proszę. Technicznie? No nie wiem, czy technicznie. Czyli to co było? Orlo TZ1M. O, ja myślę, że to jest Pro. No ale dobra. Będziemy musieli to pomontować i założyć sobie na słupie. Fajnie, że... Mówię, tu jest duża bateria. Fajna, duża bateria mocna. Zaraz zobaczymy w specyfikacji, ile ona ma. I ona idzie przez aplikację z tego, co pamiętam, tu ja. Czyli nie orlową. Muszę to wszystko rozpakować. O, i nawet długi kabel jest, czyli można ją podłączyć sobie na zasilaniu, nie na panelu. Zasilanie przykładowo z Czyli zrobić dwie sobie formy, fajnie. Tak, pod akumulator. Super. Tylko nie pod sam akumulator, bo to jest na 5 V. Więc wtedy zakładasz sobie takiego dingsa, jak mamy w kamperze, te takie gniazda, wtedy tam wychodzi 5 no V. No dobrze, ale jak podłączysz na prąd domowy, to już nie jest ekologicznie, a na panelu będzie ekologicznie, no, nie? No tak, no tak, tak, tak. Dobra, wiesz co, zmontujemy to wszystko. Jak to idzie? Marek lubi takie zabawki. Ja już się przyzwyczaiłam w sumie. No. Bo to ogólnie usprawnia nam życie. Najgorsze, że on wymaga ode mnie, żebym ja kumało, o co chodzi z tym wszystkim, a ja nie. Oj, panie się tu wkręca. Dobra, to najpierw to odkręcimy. Podoba mi się, że ona jest taka moro. No. Nasz Kadim mógłby taki być. Ale no Marek woli biały. Nie, że wolę. No przecież nam proponował jeden z widzów, że nam wymaluje. Przecież przyjechał nawet do nas na hel. I też nam mówił, że nam wymaluje ten sam. Ja dopiero później zajarzyłem, no ale nie ma kiedy tego zrobić, a on jest koło Warszawy gdzieś tam. My jesteśmy cały czas w robocie. Ty. Jak to my? Teraz obczajmy, jak to wszystko działa. Pracoholizm to jest bardzo zły nawyk. Pyk. W tą stronę, no bo u nas na przykład na działce będzie tak słońce. Tutaj będzie tak słońce. No super. Tylko te antenki wtedy nie obrócę tam. No ale dobra, one chyba nie będą tam. No to jest nasze pierwsze rozpakowywanie. To jest na kartę SIM. I zaraz wam pokażę co i jak. Pod uszczelką mamy wejście na kartę pamięci. Co tu jest przycisk reset. Tu mamy USB, czyli podłączenie solara lub zewnętrznego gniazda zasilania. Z tego co pamiętam, co czytałem, to ona ma 3 megapikselowy, nie wiem, rozdzielczość. Poczekaj, piszę 2304, tak? Na 1260. Tak, dobrze widzę, bo ja nie widzę. Tak. Interpolowana. Czytałem gdzieś w instrukcji, że 3 megapiksele ma. To jest włącznik. Cokolwiek to znaczy. To jest włącznik, zasilanie, a tutaj fajnie, że to jest pod takimi uszczelkami. Nie? Że to my jest... wcześniej mieliśmy trochę inne kamery, takie bez panelików. No. Ale nasz sąsiad na działkach ma od 2 lat kamerkę, chyba też z Oro. Bo on akurat nas pytał, jaką my mam sprawdzoną i od nich kupił. I właśnie taką z panelem i składaną kartą do Wi-Fi. Tak to się mówi? No. I ma od 2 lat fajny podgląd na działkę, mimo że nie ma podłączonego tego tak jak my, bo mamy modem i takie tam kombinacje, nie? Nawet pensety dają. Fajnie. Chyba nie w tą stronę jednak. Ja nigdy nie lubię tych kart wkładać. Marek nie umie wkładać.
Zawsze. Jak nieraz są te sprzęciki, co mówią, to mówią mu, że włożył źle kartę. Dobra. Już simową włożyłem i teraz się z aplikacją Tuja sparujemy. Dobra, ja sobie sparowałem to w aplikacji Tuja. Tutaj mamy różne rzeczy, ale to akurat w przyczepie. Tu mamy syrenę na działce, którą mogę sobie włączyć, wyłączyć, z której mam powiadomienia. Więc ja sobie robię pyk i już syrena jest wyłączona na działce. Od razu dostaję inteligentne powiadomienie, no mniejsza z tym. Więc to jest Tuja. No, no dość, dość, dość. A tu mamy kamerkę. Zaraz zobaczymy. Czemu pisze TZ1 Pro? Poczekaj, wrócimy na drugą stronę. Stronę dworu. No mega. Jak na razie. Takie inne sterowanie niż w tych wszystkich kamerach. No i czemu tutaj inne? Inne, no bo tak zawsze jest takie, strzałki są lewo, prawo, coś tam, a tutaj robi się na pulpicie, nie? Aha. Czekaj, syrena. Więc co, prosto, można zrobić zdjęcie, w razie czego nagrywanie od razu sobie włączyć. Czyli prosta, normalna kamera, nie? Wykrywanie ruchu włączyć, to co to jest? To nie wiem. Aha, tutaj herce, czyli odświeżanie. Czyli takie techniczne bardzo rzeczy, nie? Czyli ktoś się interesuje. Czyli czułość. O, gada już. No i od razu powiadomienia dostaje, czyli on też głosowo chyba słyszy to. Niska czułość, włączymy sobie niską czułość. Zawiesimy ją na tym, to zobaczymy, jak to będzie trybiło, nie? Motywy, nie wiem co to są. Tryb jasny, tryb ciemny, dobra. Odtwarzanie, tryb nocny. W trybie nocnym można ją, z tego co widziałem, włączyć lampę. Ona ma lampę dosyć jasną. Każdej kamery się trzeba osobno uczyć, ta, nie? Tak, bo każda, ten, no mówię, ta działa akurat na Tuja, nie? Bo tak wszystkie mam na Orlo, więc jak sobie patrzę, czy mam Orlo Vision, czy Ocam, czy Cloud Ouch, to wszystko są kamery, które sobie sprawdzam jakby na działce, w domu, wszędzie, nie? I wtedy mogę każdą kamerę sobie obczajać, no tu są akurat w domu podpięte. Tak samo na działce. Na działce mogę sobie wejść, pyk. Na działce dzisiaj brzydka pogoda. Więc mogę, o, słoneczko się zrobiło, więc o. Jestem teraz na działce nad morzem kilkaset kilometrów. Widzicie, stąd. Domek na mnie odleciał. No. A tak żeście gadali. Więc no trzeba jakby myśleć o tym, żeby kamery kupować pod jedną jakby aplikację. To też jest ważne, no bo oni mają różnych producentów, są sygnowane jako Orlo, ale no, aplikacji jest multum, nie? Bo tu mam na przykład Cloud Edge, tu jest, tu są kamery, które mam w przyczepie, alarmy, no, no tego mam pełno, nie? Czy kamera nawet mam na domku, to jest znowu inna aplikacja, no ale mówię, to jeżeli patrzysz i kupujesz kamerę, to patrzysz, w jakiej aplikacji ona będzie działać, więc jak ja kupuję, że Ocam, czy coś tam, no to wtedy to mam, nie, że mam wszystkie kamery jakby w jednej apce, a nie, że każda z ten. No ale ja tego na początku nie wiedziałem, więc jak kupowałem, no to kupowałem po prostu, bo tańsza, bo outlet, to tutaj jest na przykład widok z domku na przyczepę i to też jest Orlowa kamera, to jest, zapomniałem, to jest taka, że ona też jest solarem, też jest osobnym akumulatorem. No to już pokazywałeś kiedyś w filmie. Tak, tak, no pokazywaliśmy te wszystkie kamery, jak byliśmy na działce, no pełna bateria jest. Zasięg, wszystko ładnie, pięknie. Marek ma zwyczaj zawsze pokazywać wam, co sobie nowego kupił, bo korzystacie czasami z tego. Ale jest gadania, że reklamujemy, że ten. No jeżeli kogoś nie interesują takie rzeczy techniczne, to zawsze można przewinąć film wcześniejszy. O ziołach, o zdrowiu, czy dwa tygodnie wcześniejszy. Też o zdrowiu. Zapraszamy na takie filmy. A jeżeli ktoś interesuje się takimi filmami. Więc mówię, no ta tutaj działa na Tuja. Wiele osób na Instagramie nas pytało w relacjach, bo jak ja dodaję stories, na przykład jak odśnieżam śnieg, czy jak pokazuję, jaka u nas jest zima, ludzie pytają, co to za jakość, jakie to kamery. Też oczywiście Orlo, nie reklamując firmy. I to jest Orlo... Po prostu innych nie mamy. No, to jest PoE 9. Mam ich, no mam ich trochę. I one mają bardzo fajną jakość, bo to już jest 4K. I naprawdę z tego, tylko że to nie są obrotowe kamery, bo to ustawisz na dany punkt i masz, nie? Ale nawet nie włączam w nocy w nich diody podczerwieni, bo mają taką jakość, że u mnie chodzą te wszystkie przy ulicy, co są, bez tego i ludzie myślą, że kamery nie działają, a ja wszystko idealnie widzę jak w dzień, naprawdę. No, także to jest PoE 9 na kablu PoE. Te tak chodzą. No i taki patent. 2 lata temu kupiłem karty. Jedną kupiłem do kamery, do modemu na działce. No i od razu ją zainstalowałem, zarejestrowałem ładnie, pięknie. No i działa do dziś. Sobie ją doładowuję co jakiś czas, za stówę, jak nie zapomnę. No i tego. Druga leżała do teraz, dopóki kamera właśnie nie przyszła. I ona była ważna do końca tego roku, znaczy 2023. I myślałem, że nie będzie po prostu już działała. Wziąłem,
zarejestrowałem ją, pyk, karta działa. I zarejestrowałem i jeszcze wszedłem na stronę Orange i tam, ile tam było? 5000 gigabajtów na rok. To dużo. Bardzo dużo. No dużo tam było, no, i się udało zrobiłem to zrobiłem wam wrzutkę, zobaczycie jak to fajnie wygląda. Więc udało się aktywować tą kartę i 35 zł co miesiąc lub 50 zł i wtedy karta, masz wszystkie funkcje na 90 dni. Więc jeżeli byśmy, i tam było jeszcze za 100 jakoś ten bodajże, i wtedy masz kartę ten. Za 200 w sumie wychodzi na rok. Warto sobie sprawdzić, no, jeśli potrzebujecie. My akurat w Orange, bo jesteśmy od lat w Orange, mamy abonament firmowy. I to nie jest reklama, tylko po prostu Orange nam tam działa. Nie, po prostu chodzi właśnie o to, że Orange nam tam działa, a inne poległy. Tak, Play. Plus w ogóle tam nie działało, nie było zasięgu. T-Mobile, mieliśmy problem. Znajomy też ma problem, też przerzucił się na Orange. Więc często narzekamy na Orange, ale w tym przypadku akurat... Tam nam się spisuje. No ale jak macie jakieś też sprawdzone abonamenty, to się podzielcie. Także udało mi się tą kartę, która była niby ważna tylko do tamtego roku, bo to mają swoje jakieś tam terminy ważności, nie? Więc ona była na kilka lat, do 2023 tego. No i udało się ją zainstalować, zaktywować i 5000 gigabajtów na niej mieć. Bajer. A więc mamy dwa supy. No. Na działce naprzeciwko. Patrzcie, jaki mamy fajny płot. No i to pod tym płot właśnie nam wyrzucają ciągle śmieci. Za płot, za płot. I za płot też. No z drugiej strony za płot. Na tym słupie czy na tamtym? Ja myślę, że na tamtym, bo tam wrzucają. Tam jest najciemniej, tu już jest lampa postawiona, więc tutaj nie ten. No to tak, no tak. Bo no ale to trzeba będzie pójść tam z drabiną i zamontować to dosyć wysoko, żeby nikt tego nie zawinął. No tak. Weź kamerę, ja wezmę drabinę. Czyli teraz taka techniczna sprawa. Wcześniej było takie gadanie, a teraz będzie robienie. No i widzicie, właśnie o to chodzi. Dopiero zbierałem. A patrz tu, o. Tak. Ktoś lubi żołądkową gorzką. Jak można iść i sąsiadom rzucać pod płot śmieci? Ja tego nie rozumiem. W życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Pod płot jak pod płot, ale przez płot. No przez telewizory, płot. Opony. No. Co jest to? Do potęgi nie wiem której. Proszę mi tutaj się nie spać z tego supa, ale tak krzywe te supy mamy w Polsce. A ty, tak, właśnie, kiedyś ostatnio też ktoś nas pytał. Ostatnio, Boże, jak ja gadam. O Rajobit, jesteśmy zadowoleni. No tak, jesteśmy. I właśnie dlatego często ich oznaczamy na Instagramie. Tego sprzętu z Rajobit mamy pełno. Poszło na to troszkę pieniążków, ale warto było. Na raty 0%. Na forma zakupów marka, rat 0%. No a Blue Etia kupiłem. Dobrze, dobrze, ja nic nie mówię. Spisuje nam się w życiu to. Ale gadanie, dostaliście. Fajnie by było, ale nie chcę. I co? Puszki, butelki. Raz jest... tylko jedyny nam się przydało to, że ktoś nam tu śmieci puszkami, jak robiłam ścianę z puszek w kamperze i mi zabrakło puszek. No, to przeszłam się po tym ale polu. Ale po prostu to jest dramat. Ja mówię, jeszcze to pozbieram, ale telewizory i opony to jest przegięcie. Także kamera wisi. Teraz obczajmy, jak się będzie sprawdzała. No i mamy podgląd, tylko strasznie dzisiaj wieje. No taki przenikliwy wiatr. Zmarzliśmy. To wszystko trzeba poustawiać sobie. No z tej strony jeszcze nie miałem podglądu. Ale będzie komentowanie, czekaj, że mogliśmy sobie zamiast Blue Yeti kupić nowy płot. Tylko, że Blue Yeti my potrzebujemy, a nowego płotu nie, to od razu tak nie, mówię. Ten płot docelowo miał być i tak zlikwidowany, bo po to są choinki w dwóch, trzech rzędach, żeby nie było przejścia. Znaczy w ogóle to na początku jak się wprowadziliśmy, to nie wiedzieliśmy, że ten płot tak wygląda. Bo był tak zarośnięty choinkami, że była taka ściana zielona, pięknie to wyglądało. Ale jak robili drogę, to nam wyrzucali. Bardzo ładny obraz z tego jest, powiem ci. Tak? Tak, wykrywanie ruchu sobie włączę, pir sobie włączę, średnia czułość i będziemy obczajać w nocy. Dorwę tego nie powiem, dorwę. No bo tak się nie robi. No, 90% paczek już ładuję, dopiero co zawiesiłem, było 80%. O. No mega. I tak o, tutaj co? Oczywiście to są jakieś inne rzeczy, Manage Smart. Tu jest chmura, no chmurę można sobie aktywować i kupić. Tu są sceny, to sobie ustawiasz, wszystko PTZ. O, czyli są strzałeczki też. Tu są powiadomienia. Ale fajnie. Ha! Funkcję tego jeszcze nie widziałem. Aha, to jest to. No git. Ale Marek się jara, tak. No jaram się, bo wiesz, ja lubię obrotowe kamery. No tak samo mówię, mam wszędzie obrotowe i w domu mam Orlo R2 założoną z przodu. Na działce mam dwie Z10, później Z15, ona ma potężny zoom. No wszystko mamy z Orlo, no sorry.
Także taki film. Kamera zamontowana, mamy nadzieję, że się spisze, bo chcielibyśmy ją teraz tu wykorzystać właśnie do tego, a później sobie wziąć na działkę, bo by się fajnie też tam spisała. Także jak jesteście ciekawi, czy nam się uda rozwiązać problem, to na pewno będziemy pisać o tym na Instagramie naszym Camper Bohatim. Zapraszamy, bo tam w ogóle bardzo dużo relacji z bieżącego życia są, więc jak Was interesują, to zapraszamy. Camper Bohatim, czy zapamiętajcie, zapraszamy do obejrzenia szczególnie codziennych relacji i trochę naszego toku myślenia tam jest na tych relacjach. Nie każdemu się podoba. I do następnego filmu. Here we go!